Hej, cześć, witam z Sonesa. W dzisiejszym odcinku już, no naprawdę, już praktycznie się kończy czarny rynek, więc jeśli macie coś kupować, to na przykładowo dzisiaj. Dzisiaj mamy w ofercie Progetto M35 Mod 46, no zwany po prostu Progetto 46. Jest to właśnie licytacja zamknięta, gdzie cena minimalna to jest 7500 golda, ale jestem prawie pewien, że ta cena poskoczy i to bardzo. Dodatkowo mamy tutaj 12 tysięcy sztuk, więc dużo, ale i tak myślę, że, no, że postawienie 10 tysięcy golda to raczej będzie takie minimum, bo ten czołg to właśnie na ten czołg wszyscy czekali. Dodatkowo sporo was mogło się spodziewać, że będzie może za kredyty, patrząc na to, że na screenie było białe światło, miało znaczyć kredyty. No niestety, ja właśnie też byłem zawiedziony, bo mam 20 milionów. Nie wiem, czy coś jeszcze za to kupię. No ale cóż, będę próbował, tak? No i niestety Progetto sobie nie kupię za kredyty. Myślę, że ta oferta jest bardzo dobra, ponieważ Progetto to jest, no, najlepsza premka tak naprawdę. Jedna z najlepszych premek medów na 8 poziomie. Jeśli przykładowo macie jakichś znajomych, którzy też są tym zainteresowani, to polecam, bo Plutony 3 Progetto 46 w jednej bitwie, o, zrobił taką ucieczkę na jednej flance. Naprawdę polecam, bo akcje mogą wychodzić przepiękne. Niestety sam nie mam, więc nie kupię. Ale na pewno bym polecił wam, oczywiście. No, Progetto to jeszcze taka ciekawostka, właśnie czołg niehistoryczny, przy którym właśnie nawet samo WG się przyznało, że to jest czołg niehistoryczny. Przynajmniej, no okej, sami wymyśliliśmy ten czołg, ale to na potrzeby drzewka, to nam wybaczcie. Sam. Tymczasem polska linia medów science fiction. No ale to już każdy ma o tym swoją opinię. No, czekamy też na kolejne oferty. Wiadomo, że czegoś nie będzie. Jeszcze z czołgów, które mogą być, ale właśnie nie muszą, to jest Istrzy Auto, Cromwell B, Brytań Panther, Renegat i Somła. Somła na zwykłą sprzedaż. No cóż, co będzie, nie wiadomo. Ja tam liczę raczej na Istrze, na coś za kredyty. Bo nawet nieważne, czy premium 8 poziomu, czy szóstka. Po prostu chciałbym coś za kredyty. Wy tam piszcie w komentarzach, na co jeszcze czekacie, co może według was się trafić. A ja w sumie kończę, bo to wszystko na dzisiaj. No to cześć.